To były słowa księdza Jerzego wypowiedziane 29 września w 1984 roku, a więc niecały miesiąc przed jego śmiercią na Jasnej Górze. Pamiętam, to był piątek chyba, przyjechał ksiądz biskup Kraszewski do naszego kościoła żoliborskiego. Wiecie, jak się nazywa ten kościół, jakie ma wezwanie, jakiego ma patrona kościół, parafia świętego Stanisława Gorski. I takie zdanie wskazane powiedział, powiedział więcej niż my, kapłani tamtejsi w tym czasie. Powiedział ksiądz biskup Kraszewski takie zdanie: księdza Jerzego jak tłumok wrzucono związanego do bagażnika samochodu. Wrzucono do bagażnika samochodu jak tłumok związanego, pobitego okrutnie, półprzytomnego czy nieprzytomnego do bagażnika samochodu. Czekaliśmy 11 dni, że wróci. Po 19 nastąpiło jego uprowadzenie, a 30 ogłoszono w telewizji, że odnaleziono jego ciało, tak jak zobaczycie tutaj na wystawie w zalewie Wiślanym pod Wocławkiem. Z wysokości 15 metrów rzucono jego ciało, obciążone workiem z kamieniami, w te tryby tej tamy Wiślanej, bo chciano całkowicie zniszczyć człowieczeństwo księdza Jerzego. Dlaczego to się zaczęło od Jasnej Góry? Bo tam spotkał księdza z Bydgoszczy, który mówi do niego: proszę księdza, czy ksiądz mógłby do Bydgoszczy przyjechać i odprawić mszę świętą, i odprawić nabożeństwo różańcowe. To był piątek, 19 października, i dlatego ksiądz proboszcz odtworzył ostatnie jego zdanie, które w życiu wypowiedział, ostatni fragment rozważań różańcowych. To nie było kazanie, to mogło być kazanie. I ten ksiądz zaprosił go właśnie do Bydgoszczy. Ciekawe, do kościoła, który się wtedy jeszcze budował, świętych polskich braci męczenników. Jest taki kościół w Bydgoszczy na Wyżynach, w tej właśnie dzielnicy, i tam ksiądz Jerzy odprawił w życiu ostatnią swoją mszę świętą. Ostatnią modlitwę, ostatni różaniec tam odmówił. Był okrutnie zamordowany, był okrutnie torturowany, nie do rozpoznania jego ciała, jego twarz. Musieli jeździć do dentystki, która mieszkała tam niedaleko kościoła, która leczyła jego uzębienie, żeby usterkiem zbadać, jakie uzębienie. Był tak okrutnie bity pałkami drewnianymi, do utraty przytomności. Związane ręce z tyłu, nogi z tyłu, w sutannie kapłan, zakneblowany dwukrotnie, bity wielokrotnie i tak do samochodu rzucony, a potem w tej wysokości tamy Wiślanej rzucony do Zalewu Wiślanego. Oddał swoje życie świadomie i dobrowolnie za prawdę. On wiedział, o co chodzi. Nieprawdą jest, że to był polityk, ktoś powie. Nieprawdą jest. Papież tak powiedział, wysłuchajcie na tych taśmach magnetofonowych, na tych kompaktach, wysłuchajcie, nie daj Boże, żeby ktoś na księdza Popiełuszkę pojmował, bo to była sprawa na wskroś etyczna, moralna. Ksiądz Jerzy oddał życie jak Chrystus. On poszedł naprawdę za nim autentycznie i konsekwentnie. I gdyby nakazał mu ksiądz prymas, gdyby mu powiedział, ale sam mówił ksiądz prymas, ja nie mogłem mu to nakazać, żeby jechał do Rzymu na studia. Nie mogłem łamać jego sumienia, jego woli.
mi ksiądz prymas mi nakazał i powiedziałbym, wyjechał na studia, to bym tego nie odmówił. To bym spełnił jego polecenie, bo każdy kapłan, gdy przyjmuje święcenia kapłańskie, podczas święty to przyrzeka biskupowi temu i następcom, że szacunek i posłuszeństwo są najważniejszym obowiązkiem kapłana wyświęconego i każdego kapłana wobec tego biskupa. Można wiele mówić, ale jesteśmy Panu Bogu wdzięczni i można dziękować za to Panu Bogu, że ten proces beatyfikacyjny się dokończył, że trwał wiele lat, 13, 14 lat, że doczekamy z woli Bożej 6 czerwca i zapraszamy się wzajemnie, by do Warszawy przyjechać na plac Piłsudskiego, żeby uczestniczyć w ogłoszeniu oficjalnym dekretu i beatyfikacyjnego potwierdzającego męczeństwo za wiarę sługi Bożego czcigodnego księdza Jerzego Popiełuszki. Mszę świętą będzie sprawował wtedy w czerwcu tą uroczystą mszę świętą arcybiskup, zapewne w przyszłości kardynał Angelo Amato. Jest to prefekt kongregacji papieskiego urzędu dla spraw kanonizacyjnych i wielu, wielu innych. Cała Polska będzie się modlić, bo przez krzyż idzie się do zmartwychwstania, innej drogi nie ma. Chciałbym tę refleksję zakończyć zdaniem, które powiedział Ojciec Święty, a który także można wysłuchać na taśmie magnetofonowej czy na tym kompakcie. Wraz z księdzem Jerzym zgina moje kolana przed Ojcem i proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek mojej ojczyzny.